Witam wszystkich z tej strony Rybka. Słuchajcie, chciałem wam pokazać 50-litrowe akwarium, do którego musiałem przełożyć młodzież i niemowlaki. Wczoraj mi się ukociły dwa mieczyki, jedna podpalana, jedna czerwona. Też mi się ukociła jeden mieczyk kelera. Także musiałem przełożyć, bo jak zobaczyłem rano, bo tu mam jeszcze z wcześniejszych miotów, już większe, ale jak rano zobaczyłem w tym 25 litrów, to się przeraziłem i musiałem jak natychmiast przełożyć te rybki do tego większego akwarium. No, nie wstydzę się powiedzieć, troszeczkę się dzisiaj poprztykałem, no ale jak to wiecie. Żony zawsze pomarudzą, bo z mniejszego na większe zawsze przechodzę, i ale to już musiałem, bo tragedia się w akwarium działa. Już nie miały gdzie pływać, to tak jakby rój pszczół w kokonie były i po prostu no, jedna od drugą, tak było gęsto ich się ocierały, po prostu by nie przeżyły. No i przełożyłem i wam pokażę tutaj teraz zbliżenie, jak mi się uda. Tu mam już, wam pokażę, już następną przełożyłem, bo znowu się będzie kocić. A tu wam pokażę te maleństwa. Postaram się tym telefonem nie ruszać. Tu pełno jest malutkich z wczoraj. Zobaczcie sobie. O. Pełno po całym akwarium na dole pływają. Wszędzie, 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 zobaczcie, po całym akwarium, tu jest ponad 300 rybek. Tu są już z tych większych, tych wcześniejszych miotów, ale tam jeszcze takie maleństwa. Także, tak jak obiecałem koledze, jak tylko podrosną, to bardzo chętnie przyjedzie i niech sobie powybiera, kto będzie chciał, a mieszka niedaleko Gliwic, to bardzo chętnie. Bardzo chętnie dam, bo naprawdę urodzaj na ryby to potężny i nie narzekam. Po prostu samce mam kozaki i zobaczcie sobie tutaj, tu już takie większe, tak jak mówiłem, wcześniejszych miotów, a tu takie maleństwa pływają. O, widzicie? No jakbym ich nie przełożył, to by była faktycznie teraz zupa rybna. Dobra. To także pozdrawiam wszystkich i do następnego filmiku. No na razie. Cześć.